1909 roku miał to szczęście, że nagle rozbił bank. Wygrał olbrzymią kwotę. Podkochiwał się w jednej z córek cara. Oferuje na początek dla uniwersytetu 1 milion rubli. Był jedynym bankierem, jedyną osobą, której udało się wesprzeć carską rodzinę na wygnaniu. Jego życiorys mógłby być podstawą do scenariusza filmów, nie tylko dokumentalnych, ale fabularnych.